zwycięstwo dałeś nam. Me serce woła, wolność mam. Wolność mam, wolny aby biec. Wolny aby biec, wolny aby biec. Wolny tańczyć chcę, wolny tańczyć chcę. Wolny by dla ciebie żyć, wolny by dla ciebie żyć. Wolność mam, wolność mam, wolny. Wolny aby biec, wolny aby biec. Wolny tańczyć chcę, wolny tańczyć chcę. Wolny by dla ciebie żyć, wolny by dla ciebie żyć. Wolność mam, wolność mam. Drodzy bracia, siostry, serdecznie was wszystkich witam. Chodźmy już, zajmijmy miejsca. Chciałbym was gorąco powitać na naszym nabożeństwie, wspólnej naszej niedzieli. Dzięki Panu Bogu za to, że możemy się znowu zgromadzić. Ja się z tego powodu cieszę, ale muszę powiedzieć, że bliżej mi i serce mnie rwie, aby Pan już przyszedł i żebym mógł się z wami spotkać w innej atmosferze niż ta ziemska. I o tym będę chciał też również dzisiaj mówić, kończąc niejako nasze wspólne wyzwanie 40-dniowego postu, które mieliśmy właśnie w tym temacie. Widzę, że troszeczkę jesteśmy przerzedzeni. Wiemy z różnych względów, również chorobowych. Będziemy chcieli się modlić również o wszystkich, którzy zostali w domu z powodów właśnie słabości, czy dolegliwości, czy chorób. Także pozdrawiam wszystkich, którzy nas oglądają, a wiem, że jesteście z nami. Błogosławimy was i życzymy wam również dobrego odbioru, aby Pan was dotykał tam, gdzie jesteście. Drodzy, chciałbym powitać również gości pośród nas. Tam, jakbyście mogli powiedzieć głośno i wyraźnie, skąd przyjechaliście. Ja wiem, ale tak, żeby zbór również wiedział, mógł was powitać. Proszę bardzo. Bardzo, bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Witamy was serdecznie raz jeszcze, również z Legnicy. Są tutaj goście nasi. Witamy was serdecznie. Również wam życzymy wszystkiego, co najlepsze na tym nabożeństwie. Niech Pan Bóg was dotyka. Czy ktoś ma jakieś pozdrowienia takie, nie wiem, był ktoś gdzieś, odwiedził jakąś społeczność Irku? O, bardzo dziękujemy. Cieszymy się bardzo, dziękujemy za pozdrowienia. Również, jeśli będziesz miał możliwość, to pozdrów od nas też serdecznie. Miłosz. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy serdecznie za pozdrowienia. Kochani, myślę, że najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić na sam początek, to powstać i przywitać również naszego Pana Jezusa Chrystusa. On obiecał, że będzie z nami, więc zechciejmy powstać. Ja przeczytam taki fragment stosowny do tej chwili, którą będziemy chcieli teraz poświęcić na to, aby skupić swoją uwagę na Panu, aby... Wiecie, aby ta niedziela, to nasze wspólne spotkanie, aby ono naprawdę się tak skupiło na Nim, na Jezusie Chrystusie, który nas zbawił, odkupił, który położył swoje życie za nas. Czytamy wypowiedź Jana Chrzciciela w Ewangelii Jana i wybrzmiewa ona w ten sposób. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. To wyrażenie, ono się jeszcze raz pojawi za chwilkę. Jest ponad wszystkimi. Chodzi przecież o Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. I niech to dzisiaj będzie wiadome nam wszystkim, także tym, którzy nas słuchają, że Jezus Chrystus jest ponad wszystkimi. Kto pochodzi z ziemi, należy do niej i mówi jak ludzie z tej ziemi.
Mowa jest o ludziach w ogóle. Ten, który przychodzi z nieba, raz jeszcze mówi Jan Chrzciciel, jest ponad wszystkimi. Takiego, kochani, dzisiaj go uwielbiamy, wywyższamy go i będziemy śpiewać, modlić się i niech nasze serca wzbijają się w takim zachwycie, w tej myśli, że On jest ponad wszystkimi. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, lecz Jego świadectwa nikt nie przyjmuje, czytamy. Kto przyjął Jego świadectwo, potwierdził tym samym, że Bóg mówi prawdę. Ten bowiem, którego posłał Bóg, wypowiada słowa Boga, gdyż Bóg daje ducha bez miary. Ojciec kocha Syna i wszystko przekazał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, kochani, przyjmijmy to mocno, głęboko do serca. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Ale Ewangelia musi wybrzmieć w pełni, kochani. Czy przesłanie ewangeliczne, przesłanie Bożego Słowa musi wybrzmieć w pełni. Kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa, to trzeba też powiedzieć wyraźnie, nie zazna życia, lecz ciąży na nim Boży gniew. I tak należy tę sprawę w całości ująć, abyśmy nie mieli wątpliwości, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do zbawienia, do ratunku, do życia wiecznego, a poza tą drogą jest jedynie Boży gniew i kara. Drodzy, zechciejmy więc uwielbić naszego Pana. Zachwyćmy się tym, jak wielkie dobro nas spotkało. Pomódlmy się na sam początek. Przywitajmy naszego Pana naszą modlitwą, a później będziemy chcieli już wypełnić to nasze nabożeństwo wszystkim tym, czym chcemy sobie nawzajem służyć. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za czas nabożeństwa, który nam dałeś. Ja Cię chcę serdecznie prosić o błogosławieństwo dla nas. Nie chcemy spędzić tego czasu po prostu na odprawianiu czegokolwiek, ale pragniemy naprawdę żywej Twojej obecności, abyś mówił do nas, przenikał nasze wnętrza, abyśmy się prawdziwie przemieniali, aby to słowo, które będziemy słyszeć, którym się będziemy dzielić, nasze wspólne modlitwy, pieśni, zachęta, świadectwa, cokolwiek dzisiaj będziemy czynić, aby się budować, aby faktycznie nas budowało, aby nas wzmacniało, przybliżało do Ciebie. Panie, ja Cię o to proszę. Niech ten czas będzie absolutnie przez Ciebie kontrolowany, prowadzony, błogosławiony i nam wszystkim zechciej również dać ducha bez miary dzisiaj. W pełni. Wylej na nas swojego ducha. Błogosław nam. Pomnażaj te błogosławieństwa pośród nas, abyśmy mogli się wzajemnie zachęcać, napomnieć, jeśli trzeba, skorygować, abyśmy podążali coraz to skuteczniej tą drogą, którą Ty nam wyznaczyłeś. Dziękujemy Ci za zbawienie. Wyznajemy to już na sam początek tego nabożeństwa. Tak, wierzymy, że Jezus Chrystus jest ponad wszystkimi. Ten, który przyszedł z nieba na ten świat, jest ponad wszystkimi, którzy chodzili na tym świecie. Dziękujemy Ci za to, żeś nas odkupił i zbawił. I racz przyjąć więc tą wdzięczność, chwałę i uwielbienie dzisiaj, jaką chcemy Tobie zanieść w całej naszej służbie, którą dzisiaj będziemy pełnić. Błogosław nam, Panie, raz jeszcze proszę, abyś nas zachował ode złego i poprowadził przez cały ten czas w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Drodzy, poproszę jeszcze siostrę Gosię, która podzieli się kilkoma informacjami. Z pewnością również podzieli się fragmentem słowa, który nas zachęci do dalszego naszego uwielbienia. Proszę bardzo. Dziękuję. Witam wszystkich serdecznie. Ja tutaj właśnie chciałabym poprzypominać, ale też właśnie zachęcić nas do wspólnych spotkań, które mają miejsce właśnie w ciągu tygodnia, a już w najbliższą środę, 15 lutego, z bratem Johnem Abramowiczem i jego żoną będziemy studiować kolejny fragment Pisma Świętego, pierwszą księgę Samuela, także ja bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na ten czas o godzinie 18:30 tutaj w kościele do wspólnego studiowania słowa, wyciągania dla nich, dla nas jak najważniejszych myśli, które nas potem prowadzą przez życie i wspólnej modlitwy, bo też właśnie modlimy się razem i tak właśnie zachęcam. W piątek spotkanie młodzieżowe o godzinie 18:30 tutaj w kościele
I już też chciałam tak właśnie nas gdzieś przygotować do konferencji zboru, która będzie miała miejsce 26 w niedzielę po nabożeństwie w lutego, abyśmy mogli właśnie, to jest taka sprawozdawcza konferencja, chcemy podsumować, podziękować Bogu za cały zeszły rok i bardzo właśnie tutaj do członków zboru to jest skierowane, żeby po nabożeństwie zostać tu i zaplanować sobie troszkę dłuższy czas tutaj w kościele. 26, to jest ostatnia niedziela lutego. I to mam wszystkie ogłoszenia, które w tej chwili gdzieś właśnie przygotowane miałam. Natomiast też jest szczególny dzień, miesiąc, bo rozpoczął się jakiś czas temu luty. Dorotka nas tutaj zawsze... Mamy taki zwyczaj w ogóle w kościele, że wymieniamy pośród nas osoby, które w danym miesiącu miały urodziny i rozpoczął się miesiąc luty i właśnie w tym miesiącu akurat Dorotka, która przygotowuje dla nas wersety, słowa tak właśnie pocieszenia, słowa życzeń urodzinowych. Ma w tym miesiącu urodziny i mam tą przyjemność właśnie ja to uczynić, bo chciałabym to dla niej zrobić. I nie tylko, bo w tym miesiącu również nasz brat Joachim Pol, który jest na wyjeździe, może uda mu się wysłuchać też tych słów, które chciałabym zadedykować jako właśnie urodzinowe życzenia dla tych dwóch osób. Jeżeli spośród nas tutaj w społeczności ktoś w lutym ma również urodziny, to chciałabym właśnie przeczytać z listu do Filipian fragment, który jest modlitwą Pawła, ale taką inspiracją do życzeń dla was, bo jest szczególnymi słowami, które też towarzyszą mi teraz, no właśnie w tych czasach i inspirują do tego, aby się nimi właśnie tak zachęcać. I chciałam przeczytać z pierwszego rozdziału od 9 wersetu do 11. I o to modlę się. Ale myślę, że możemy i o to życzę wam, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. I to są właśnie życzenia dla was, Bożego błogosławieństwa, prowadzenia i tej właśnie mądrości, która nas tak trzyma w ryzach, bo umiemy wtedy rozróżnić, co słuszne, a co niesłuszne i tego potrzebują od Pana każdego dnia i to są życzenia dla was, także wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Kochani, zechciejmy powstać. Będziemy chcieli naszego Pana uwielbić, wywyższyć w tych pieśniach. W czasie tych pieśni również będziemy mieć czas modlitwy, podczas którego przyniesiemy również nasze potrzeby modlitewne. A jest, jak widzicie, jesteśmy przerzedzeni przez różne wypadki, jakby to tak nazwać po staremu, czyli tak jak mówiłem, choroby, różne przykuły, czy zostawiły ludzi w domach. Ospa panuje wśród dzieci, rodzice musieli pozostawać z dziećmi. Będziemy chcieli wszystkich przynieść przed oblicze Boże, bo tego wszyscy potrzebujemy. Ale na sam początek, kochani, skupmy się na Panu, uwielbijmy Go, wywyższajmy Go i niech On sam jest tym pierwszym i najważniejszym i wszystkim, tak jak czytaliśmy na samym początku. Bądźmy zachęceni i włączmy się w to uwielbienie. Wielki jest nasz Pan, będę Cię wielbił, Boże mój Królu. Zacznijmy od takiej mocnej pieśni. Cię wielbił, Boże mój Królu, każdego dnia wysławiał Cię. Ty jesteś Panem od wieków na wieki. Ojcem łaskawym i miłosiernym, który nieprędko gniewa się. Jesteś tak dobry dla wszystkich swych dzieci.
pokolenie, pokoleniu przekazuje wieść o wielkości, cudowności i potędze Twej. Wielki jest nasz Pan, Bóg najwyższego Cię chwały, władza Jego trwa, a potęga nie ma granic. Otwierasz dłonie, by karmić głodnych, słysząc prośby, nie spóźniasz się, znów dajesz szansę tym, co upadają. Jesteś tak bliski, bliski tym wszystkim, którzy szczerze wzywają Cię. Spełniasz życzenia tych, co Cię kochają. Pokolenie, pokoleniu przekazuje wieść o wielkości, cudowności i potędze Twej. Wielki jest nasz Pan, Bóg najwyższej godzie chwały, władza Jego trwa, a potęga nie ma granic. Najwyższej godzien chwały, władza Jego trwa, a potęga nie ma granic. Wielki jest nasz Pan, Bóg najwyższej godzien chwały. Dla nas najlepsze. Najlepsze są dla nas i Ty zawsze się o nas troszczysz. Są
zawsze troszczysz się. Zostawiam to, co za mną, nie patrzę wstecz, odkupiłeś przecież przeszłość mą. Zostawiam to, co za mną, nie patrzę wstecz, odkupiłeś przecież przeszłość mą. Na grząskim dnie po mnie, teraz stoję na skale. Moje życie w Twoich rękach, moja przyszłość w Twoim planie. Wiem, że stoję na skale. Zostawiam to, co za mną, nie patrzę wstecz, odkupiłeś przecież przeszłość mą. Zostawiam to, co za mną, nie patrzę wstecz, odkupiłeś przecież przeszłość mą. Na grząskim dnie leżałem, póki nie przyszedłeś po mnie, teraz stoję na skale. Moje życie w Twoich rękach, moja przyszłość w Twoim planie. Wiem, że stoję na skale. Na grząskim dnie leżałem, póki nie przyszedłeś po mnie. Przebaczyłeś grzech, zabrałeś wstyd, pokonałeś śmierć. Pokonałeś śmierć.
pokonałeś ból, przebaczyłeś grzech, zabrałeś wstyd, pokonałeś śmierć, pokonałeś ból, przebaczyłeś grzech, zabrałeś wstyd, pokonałeś śmierć. Pokonałeś ból, przebaczyłeś grzech, zabrałeś wstyd, pokonałeś śmierć. Na grząskim dnie leżałem, póki nie przyszedłeś po mnie. Teraz stoję na skale, moje życie w Twoich rękach. Moja przyszłość w Twoim planie. Wiem, że stoję na skale. Na grząskim dnie leżałem, tak, póki nie przyszedłeś po mnie. Teraz stoję na skale. Boże, dziękujemy Ci. Moje życie w Twoich rękach. Moja przyszłość w Twoim planie. Wiem, że stoję na skale. Pamiętacie taki tekst, w którym Pan Jezus mówi: ci, którzy odwracają się wstecz, nie nadają się do Królestwa Bożego. Chciałbym, żebyśmy może właśnie w tej pieśni Twoje serce jest poruszane do tych wspomnień o różnych rzeczach, których doświadczałeś, może nawet w tym tygodniu, które stawiasz przed Panem i mówisz: Panie, nie wiem, dlaczego to się wydarzyło, ale chcę iść naprzód dalej. Miejmy taką chwilę refleksji teraz, myśli i umocnienia się w tym głębokim przeświadczeniu, że Pan Jezus za nas zapłacił, że krew Jego przelała się za nas, aby nam odpuścić, aby nam przebaczyć, aby nas wzmocnić i postawić na drodze, na której będziemy patrzeć wprost przed siebie, nie wstecz. Wstecz jedynie po to, aby wyznać Panu, położyć temu kres, iść naprzód dalej. W mocy Pana, w Jego błogosławieństwie, w pomocy. Jeśli mamy coś wspominać, to tylko po to, żeby raz jeszcze być wdzięcznym Bogu za łaskę. Jeśli trzeba, wylać nawet łzy, wzruszenia, pokuty, ale dziękować Bogu za łaskę, iść dalej naprzód, patrzeć naprzód, jak apostoł Paweł: zapominam o tym, co było za mną, idę naprzód, idę dalej naprzód. Bracie, siostro, bądź posilony tym słowem, bądź wzmocniony poprzez Ducha Bożego do tego, abyś dalej naprzód, patrzeć odważnie w przód, naprzód i chwalić Pana, wzmocnić się, zyskać jeszcze raz łaskę, błogosławieństwo, ale nie ciągle patrzeć wstecz, aby się pognębiać. Niech to nie będzie w naszym życiu. Boże, stajemy przed Tobą, Panie, i być może jakieś serce dzisiaj jest właśnie pognębione jakimiś myślami o przeszłości. Albo te myśli ciągle wracają z przeszłości, nie dają spokoju, nie dają wytchnienia. Ja modlę się, Panie, aby prawda Twojego słowa, skuteczne dzieło Twojego krzyża zajaśniało nad nami do takiego stopnia, że nie będziemy mieli ochoty patrzeć wstecz, a ciągle będziemy patrzeć w przód, aby czekać na spotkanie z Tobą w odwadze, z wdzięcznością, z bojaźnią, ale też i z taką ufną odwagą. Bo przecież musimy podchodzić do tronu Twojego z ufną odwagą. Boże, racz nam pomóc tym, którzy dzisiaj cierpią właściwie z takich powodów wewnętrznych, jakichś refleksji, pognębiania, oskarżania się, Panie. Niech to będzie przyczynek do tego, aby raz jeszcze przyjść do Twojego tronu i na nowo oraz jeszcze się wzmocnić w tym skutecznym dziele Jezusa Chrystusa, które jest doskonałe od początku do końca. Panie, niech tak jest. I tak, abyśmy byli tymi, którzy patrzą na wprost i idą dalej, służą chętnie, gorliwie i mają tę nieskrępowaną więź z Tobą. Panie, niech tak jest w naszym życiu. Niech tak jest, Panie.
Na grząskim dnie leżałem, zaśpiewajmy. Na grząskim dnie leżałem, póki nie przyszedłeś po mnie. Teraz stoję na skale. Moje życie w Twoich rękach. Tak, Panie, w Twoich rękach. Moja przyszłość w Twoim planie. Wszystko jest w Twoim planie. Dziękuję Ci. Stoję na skale. Dzięki Ci, Panie, na grząskim dnie leżałem. Na grząskim dnie leżałem. To prawda, tak było w naszym życiu. Nie przyszedłeś po mnie. Ale teraz jesteśmy oczyszczeni. Usprawiedliwieni. Na skale. W Jezusie Chrystusie. Moje życie w Twoich rękach. Moja przyszłość w Twoim planie. Wiem, że stoję na skale. Kochani, głośno, kto ma na sercu, podziękujmy Panu Bogu za krzyż Jezusa Chrystusa. Zachwyćmy się razem, jak tu jesteśmy, raz jeszcze tym, co dla nas uczynił. Kto ma odwagę, siłę, chęć, proszę wznieś taką modlitwę, ale skupmy się na tym skutecznym Jego dziele tam na krzyżu. Co dla nas to znaczy, kochani? Wyraźmy to teraz w naszych modlitwach. Dzięki Ci, Panie, że... Panie, wydostałeś mnie z tego dna, że... Tak, tego wszystkiego, Panie, co nie było dobre, Ojcze, z tego tak całego grzechu, Panie. Przypominam tak, sobie, Panie, i dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ty umarłeś za mnie, Panie. Że Ty wziąłeś wszystkie moje grzechy i przybiłeś na krzyżu, Panie. Tak jest, Panie. Dziękuję Ci za zbawienie, które mi dałeś, Jezusie Chrystusie, Ojcze. Dziękuję Ci za Twoją miłość, za to, że zechciałeś, Panie, mnie wydobyć. Tak, Panie. Że zechciałeś... Panie, błogosławić, Panie, że mnie wybrałeś i że mogę być teraz Twoim dzieckiem i mogę się radować, Panie. Mogę się radować, Panie, Twoim zbawieniem i tym, że będę z Tobą. Tam, gdzie Ty teraz jesteś. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękuję Ci, Ojcze. Amen. Panie, dziękuję Ci. A mój i nasz Zbawicielu, dziękujemy Ci za Golgotę, za krzyż. Panie Jezu, bo Ty wziąłeś wszelki grzech tam na krzyżu Golgoty, Panie. Ty zapłaciłeś tą najwyższą cenę. Bardzo za mnie, za każdego, kto pragnie być z Tobą, Panie. Tak, otwórz każde serce, tak, Twoje Panie, słowo, Panie, kiedy będziemy słuchać Twojego słowa. Otwórz nasze serce. Otwórz moje i każde serce. Tak, Panie. Bo Ty jesteś tą drogą do Ojca, Panie Jezu. Bo nie ma innej drogi. Tylko droga przez krzyż prowadzi do życia. Tak, Panie. Tak, błogosław, Panie. Każdą osobę tu na tym miejscu. Tak, Panie. Żebyśmy razem wspólnie w jedności mogli Ciebie uwielbić. Za wszystko bądź uwielbiony, bo jesteś godzien chwały. Tak. Amen. Amen. Proszę jeszcze, jeśli ktoś ma na sercu, bardzo proszę.
Tak jest, amen. Tak jest, wielki jest Twój. Ojcze mój, ja chcę dzisiaj Ci podziękować tak publicznie, wspólnie, razem, jak tu jesteśmy, wobec wszystkich, za to, że mnie wybrałeś. Uczyniłeś coś, co jest daleko ponad moje zrozumienie, bo nie rozumiem tego, ale Twoje słowo mi kładzie to na serce, abym o tym pamiętał, a jeśli kiedykolwiek mam przypominać sobie moją przeszłość, to tylko po to, abym raz jeszcze uświadomił sobie, że byłem kiedyś w domu niewoli, ale teraz już nie jestem. Dziękuję Ci za to, Panie, że uczyniłeś nas nowymi ludźmi, innymi ludźmi, Panie, że Twoje dzieło jest skuteczne, Panie, że Ty nie zaryzykowałeś, ale uczyniłeś od początku do końca rzecz pewną, niewzruszoną. Zbawienie jest pewne, jest doskonałe, jest skuteczne, jest nienaruszalne. Dziękuję Ci za to, Panie. Dzięki Ci, że byliśmy niegdyś złymi, byliśmy niegdyś poza Tobą, byliśmy niegdyś w przeszłości, ale teraz jest inaczej. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ludzie dopuszczający się nierządu, bałwochwalcy, cudzołożnicy, mężczyźni współżyjący między sobą, a więc homoseksualiści i ci, którzy się im oddają, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy i zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi właśnie niektórzy z was byli, ale obmyliście się jednak, doznaliście uświęcenia, dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. I teraz już nie patrzymy wstecz, idziemy dalej. Takimi byliśmy, wielu z nas takimi było. Niektórzy z nas mogliby się tutaj znaleźć na tej liście, ponieważ ta lista jest pewnie jeszcze szersza, bo życie, wiecie, jakie jest, bardzo barwne. Ale niech to nam położone na sercu będzie jako taki wyraz Bożego prowadzenia na tym nabożeństwie. Sądzę, że tak jest, że któreś niejedno serce dzisiaj na tym miejscu bardzo potrzebowało się wzmocnić raz jeszcze, zrobić sobie taką kreskę i powiedzieć: nie patrzę wstecz, idę dalej. Panie, dziękuję Ci za krzyż Twój i nie pozwól moim myślom zapanować nade mną, tylko niech Twoje myśli panują nade mną. Niech Twoje dzieło, niech Twoje zbawienie jest we mnie silne, mocne, a ja idę dalej naprzód. Niech tak będzie, kochani. Śpiewajmy dalej. Zostawiam to, co za mną. Nie patrzę wstecz. Odkupiłeś przecież przeszłość mą.
wzrok, niemową dajesz głos. Ty w martwych życie tchniesz, by każdy wielbił Cię. Twój blask rozprasza mrok, w Twojej mocy krzyczę, wolność mam. Wolność mam. Ty dajesz ślepym wzrok, niemową dajesz głos. Ty w martwych życie tchniesz, by każdy wielbił Cię. Twój blask rozprasza mrok, w tej mocy krzyczę, wolność mam. Wolność mam. Ciebie żyć, wolny by dla Ciebie żyć, wolność mam, wolność mam. Zapłaciłeś sam, zwycięstwo dałeś nam. Me serce woła, wolność mam. Wolność mam. Wolny, aby biec. Wolny, aby biec. Wolny, aby biec. Wolny, tańczyć chcę. Wolny, tańczyć chcę. Wolny, by dla Ciebie żyć. Wolny, by dla Ciebie żyć. Wolność mam. Wolność mam. Wolny. Wolny, aby biec. Wolny, aby biec. Wolny, tańczyć chcę. Wolny, tańczyć chcę. Wolny, by dla Ciebie żyć. Wolny, by dla Ciebie żyć. Wolność mam. Wolność ma. Wolny, aby biec. Wolny, by dla Ciebie żyć. Wolność mam. Wolność mam. Wolny. Wolny, aby biec. Wolny, aby biec. Wolny, tańczyć chcę. Wolny, tańczyć chcę. Wolny, by dla Ciebie żyć. Wolny, by dla Ciebie żyć. Wolność mam. Wolność ma. Drodzy, niektórzy z nas zostali w domach, niektórzy są w bólu, w cierpieniu, chcieliby być z nami, chcieliby mieć wolność, chcieliby również mieć wolność od choroby, którą mają. Chcemy więc się o nich modlić. Wiem, że Piotruś ma ospę, wiem, że Emanuelek ma ospę i tu pewnie można by było wymieniać dzieci, ponieważ ospa się pojawiła i gdzieś tam jakieś swoje żniwo zbiera. Chcemy ich błogosławić, modlić się. Chcemy prosić o to, aby Pan Bóg był z tymi, którzy chorują, którzy się źle mają,
Więc jeśli macie kogoś na myśli, również proszę wspomnijcie. Ja chciałbym również podzielić się szczęśliwą wiadomością. Oczywiście gratulujemy babci, dziadkowi, kędziorom gratulujemy, ponieważ Adaś się urodził, tak? Magdzia, a więc dzielna mama, również Nacer, tatuś, no i cioci też gratulujemy, Dorotce. Spodziewamy się, że wrócą do domu już w najbliższym czasie. Błogosławimy Ariankę, jeszcze jest w szpitalu, pamiętajmy o niej. Tam jest Daniel z nią, pod opieką jest Daniela. Jest również Adrian już w domu, o którego się modliliśmy i modlimy. Pamiętacie, miał operację tam, ponieważ przecięty został Achilles, więc miał pewien problem, który trzeba było rozwiązać operacyjnie, chirurgicznie. To zostało uczynione z pozytywnym skutkiem, teraz będzie musiał dochodzić do siebie. Wspólnie razem, kochani, pomódlmy się, pobłogosławmy ich i wspomnijmy ich przed Panem, aby również oni mogli cieszyć się taką swobodą, także fizycznie, kochani, także fizycznie. Boże, nasz i Ojcze, bardzo Ci dziękujemy za to, że Ty jesteś z nami, że błogosławisz nam, wspierasz nas, ale także mamy troskę o tych, którzy się źle mają, Panie. Modlimy się o Piotrusia, który jest w domu, modlimy się o Emanuelka, który również ma ospę, o wszystkie dzieci, które zachorowały, które dochodzą do siebie, próbują wyzdrowieć. Panie, połóż swoją rękę na nich. Modlę się też o Natalię Heczko, która miała problemy zdrowotne. Prosimy Cię o Adriana w dalszym ciągu, Ariankę, o naszego brata Władysława, który jest również w domu. Prosimy Cię o Magdzie, aby wracała do sił po porodzie. Również Adasia w Twoje ręce, a więc to nowo narodzone dzieci powierzamy w Twoje ręce, Panie. I tych wszystkich, którzy się źle mają, wzmocnij. Modlimy się o Julkę, Natalię, Anię, o każdego, kto cierpi z powodu choroby, jakiejś dolegliwości, słabości. Panie, w Tobie jest nasza nadzieja. Dałeś nam radość i szczęście z powodu zbawienia i to jest ponad wszystko, naprawdę ponad wszystko. Bo o wiele lepiej jest i o wiele lepszym to jest. Przecież cudownym jest być zbawionym, nawet jeśli fizycznie ma się problemy, lepiej, to jest daleko lepsze. Ale chcielibyśmy z troski, miłości o naszych braci i siostry prosić o ich wyzdrowienie, uzdrowienie, Panie. Byśmy się wszyscy mogli cieszyć i chwalić Ciebie za to, że cuda uczynisz również dzisiaj pośród nas. W imieniu Pana Jezusa niech tak się stanie. Amen. 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 Drodzy, dziękuję grupie za wprowadzenie uwielbienia. Tu tak się nawet jeden reflektor zachwycił, że chyba jak zaszwankował. Nie robimy żadnych błyskotek na nabożeństwie. Coś nam się popsuło chyba z tego, co... Tak, tutaj kiwacie głową, coś po prostu zaszwankowało. Więc bo zaczęło po oczach tutaj komuś nam w zasadzie tutaj świecić. Kochani, raz jeszcze serdecznie, serdecznie Was wszystkich witam. Wszystkich tych, którzy doszli w międzyczasie, dojechali na nabożeństwo. Bardzo serdecznie witam. Mam nadzieję, że Pan Bóg Was będzie błogosławił, nas wszystkich, tak jak tutaj jesteśmy. Kochani, jeśli jacyś goście w międzyczasie doszli, dojechali, jeśli chcecie pozdrowić zbór i zabrać również pozdrowienia z tej społeczności, proszę, abyście zabrali głos. Myśmy to czynili na początku, ale jeśli jeszcze macie ochotę, to bardzo proszę. Jeśli nie, to dalej będziemy kontynuować nasze nabożeństwo. Kochani, zapraszam wszystkie dzieci na swoje zajęcia. Dzisiaj będziecie mieć bardzo ważny temat. Błogosławię nauczycieli, którzy będą Was uczyć o modlitwy. Więc modlitwy, prawda, Gosiu? Będziecie roztrząsać temat modlitwy i niech też ten temat mocno zapadnie na Wasze serca, abyście tej modlitwy się nauczyli, a więc uczyli się modlić. Uczyli się tego, że Bóg chce, abyśmy do Niego wołali i się, kochani, modlili. A więc błogosławimy nasze dzieci. Serdecznie, serdecznie zapraszamy na zajęcia. Drodzy, kochani, ja już bym teraz chciał bardzo serdecznie Was powoli zaprosić już do Słowa Bożego,
ponieważ będziemy chcieli posłużyć już, czy wspólnie razem rozważyć treść Słowa Bożego. Czy jest ktoś jeszcze, kto spontanicznie chciałby jakiś werset przeczytać, powiedzieć, może nawet dwa zdania dopowiedzieć do niego i w ten sposób posłużyć, usłużyć zborowi? Coś ci leży na sercu albo masz takie silne przekonanie, jest pewien werset, który chcesz powiedzieć. Irku, tak, proszę bardzo. Może nie tyle werset. Witam wszystkich. Jak wiecie, jeżdżę samochodem w pracy długo, więc mam czas trochę posłuchać różnych rzeczy i tak do dzisiejszego wystąpienia zainspirował mnie pewien nie wykład, bo to takie świadectwo odnośnie zaufania Panu Bogu. Na pewno pamiętacie ten fragment, który mówi o tym, jak Pan Jezus uciszył burzę, tak? Pamiętamy, nie? I pamiętamy też, co się stało przed uciszeniem burzy. Co Pan Jezus zrobił? Co? Co robił? Ale wcześniej Pan Jezus co robił przed uciszeniem burzy? Spał, tak? Spał. I powiem wam, że właśnie to świadectwo zwróciło moją uwagę na inny fragment w Biblii, który mówi o Piotrze, który będąc w więzieniu, uwięziony, czekał w zasadzie na egzekucję i co robił? Spał. Pamiętamy Piotra wcześniej, jak zachowywał się, gdy zaparł się Pana Jezusa, tak? Był ogarnięty strachem. I powiem wam, osoba, która mówiła to świadectwo, zwróciła uwagę na jedną rzecz, że wiara to jest nie tylko w zaufanie, ale wiara jest również w to, co się nie wydarzy, ale w to wierzymy. Czyli strach jest przejawem naszej wiary. Natomiast zaufanie Panu Bogu to jest wiara w to, że Pan Bóg jest z nami niezależnie od okoliczności. I ta ilustracja Jezusa i Piotra pokazuje naukę. Dorastanie w wierze i dorastanie w zaufaniu Panu Bogu. Nie wiem, czy czytaliście może świadectwa ludzi, którzy są przed egzekucjami, przed tego typu rzeczami, których mają spotkać. Ja nie pamiętam takiego świadectwa człowieka, który by przed wyrokiem spał i był spokojny o swój byt. Natomiast Piotr już wtedy dojrzał do takiego zaufania Panu Bogu, że robił to, co jego nauczyciel, czyli zaufał mu w pełni we wszystkim tym, co się będzie działo. Wiemy, jaki był koniec, że Piotr został wypuszczony z więzienia w cudowny sposób, ale on wtedy jeszcze tego nie wiedział, że tak się stanie. Dlatego poruszyło to moje serce i tak zastanawiam się, czy ja mam takie zaufanie Panu Bogu, że w takich sytuacjach, które wydawałoby się są bez wyjścia, mogę spokojnie spać i wierzyć w to i ufać Mu, że On mnie przeprowadzi przez to i nie bać się tego, co mnie spotka. Bo tak jak powiedział ten człowiek, strach to jest wiara w to, czego w 80% tak się nie wydarza. Ogarnia nas wtedy właśnie strach. Natomiast jeżeli wierzymy Panu Bogu i ufamy Mu w 100%, tak jak właśnie Piotr w tych sytuacjach i uczymy się od Pana Jezusa właśnie tego typu zachowań, to możemy być pewni, że mimo różnych przeciwności On nas przez wszystko przeprowadzi. Dzięki, Jurku. W związku z tym, co powiedziałeś, pozostaje mi zadać nam pytanie, czy śpimy dobrze, kochani? Śpimy dobrze? Jak tam z naszym spaniem, snem jest? Nie pytam mam, które mają małe dzieci, bo to jest czasem niemożliwe zupełnie. I mężów, którzy również przy tym mają swoje jakieś oczywiście turbulencje. Ale ogólnie to jest bardzo dobre, bardzo ważne i bardzo fajnie wpisuje się w to, co też chcę dzisiaj powiedzieć. Więc znowu, czy śpimy dobrze? Czy mamy spokój? Czy mamy pokój taki wewnętrzny, kochani? To jest pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Wiem, że Jarek jest gotowy również do kolejnej serii, którą również nas buduje. Proszę bardzo, Jarku. Tak, jest część druga. Ponieważ mam koszulę, to już wszyscy wiedzą, tak, tydzień temu czekaliście na to, czy będzie część druga niecyklicznego cyklu. Jarek czyta przypowieści i znajduje w nich niesamowite treści. Tak to nazwałem, moja żona się śmieje z tego, ale
Przypomnę, ta koszula troszeczkę obrazuje to, co ja widzę w przypowieści o siewcy, czyli o tym, że mamy jeszcze ciągle w naszych sercach miejsca, które potrzebują zmiany. To właśnie te symboliczne drogi, te chwasty, te miejsca kamienne. Ja się powiem szczerze, jeśli możemy zrobić taki mały eksperyment. Czy ktoś spróbował coś zmienić, pójść inną drogą? Ja podniosę rękę. Nie musicie patrzeć, czy ktoś inny też podniósł rękę, że pójść inną drogą i przeorać to, co było nam do tej pory łatwe, a pójść inną drogą. Tak, próbowałem. Oczywiście efekt był taki, że mam wrażenie, że zamiast tam chwastów to rosły jeżyny i po prostu masakra. Ale jestem optymistycznie do tego nastawiony. Chciałem z wami podzielić się może troszeczkę bardziej sensacyjną historią. Jak dla mnie. Ja jestem z Mazowsza i ona mnie bardzo dotyka, ponieważ ja bardzo dużo dzieciństwa spędziłem, urodziny na wsi, w każde wakacje i inne okoliczności, więc nie wiem, bardzo mocno tą przypowieść odbieram, ona mnie mocno dotyka, nie wiem jak was. I dla mnie te dwie przypowieści, wcześniej o siewcy i tych czterech glebach, i ta przypowieść są połączone. I mógłbym powiedzieć 9 miesięcy wcześniej. Królestwo Niebios przypomina człowieka, który na swojej roli posiał dobre ziarno. Lecz kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel. Nasiał tam konkolu i odszedł. Gdy zboże podrosło i zawiązały się kłosy, pokazał się też konkol. Przyszli więc służący i pytali gospodarza: Panie, zdaje się, że obsiałeś rolę dobrym ziarnem. Skąd się tam wziął konkol? To sprawka nieprzyjaciela, odpowiedział. Czy chcesz więc, że zaproponowali, byśmy poszli i usunęli go? Nie, zdecydował gospodarz, bo usuwając konkol, moglibyście powyrywać pszenicę. Niech rosną razem. Poczekajmy do żniw. Wtedy powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol, powiążcie go w snopy i spalcie. Pszenicę natomiast przenieście do mego spichlerza. Zachęcam do przeczytania, jeśli ktoś chce. 36 do 42 wersu, to jest 13 rozdział Mateusza. Jezus wytłumaczył tą przypowieść uczniom, bo powiedzieli, no może wytłumaczysz, bo jednak chyba nie łapiemy. Wiecie co, ja spotkałem 3 tłumaczenia w sumie tego fragmentu. Mamy tu konkol, czasami mamy chwasty, czasami mamy coś, co się nazywa lolium temulentum. Po łacinie przeczytałem, a Joel się śmieje, bo w jego tłumaczeniu nikt się nie kryguje i nie chowa za łacińską nazwą. Jest to rzeczyca roczna. Powiem szczerze, jak ja czytam tą nazwę, to mam wrażenie, że ktoś tej roślinie nazwę wymyślił, kto mieszkał na Śląsku. Bo zaraz wszystko się wyjaśni. Jeśli mogę prosić Joela o pszenicę. Piękną pszenicę. To jest ta jedynka. O, to jest pole pszenicy. Fantastyczne, jak ja jako człowiek z Mazowsza idę i chciałbym dotknąć te kłosy i czuć życie, które tam jest. Niesie pszenica i co? I poproszę konkol, jeśli można. Tą piękną łąkę. To jest właśnie konkol, ta piękna łąka. Cała roślina jest trująca, zarówno dla ludzi, koni, bydła i świń. Nasiona, zwłaszcza zarodek i liścienie, czyli te takie małe na początku wyrastające, zawiera trującą, kwaśną saponinę trójterpenową i tak dalej. Wiecie, ja nie jestem po biochemicznym profilu, ale mąka zmielona z nasionami konkolu jest szkodliwa dla zdrowia już przy domieszce 0,5%. Przy większych domieszkach mąka staje się silna. Jeśli mógłbym prosić o ziarno konkolu, o. Jak ja patrzę na to ziarno konkolu i widzę te kolczaste, czarne nasiona, to po prostu mnie to przeraża. Wystarczy 3-4 nasiona spożyć i człowiek jest chory. A między innymi objawami jest drapanie w przyłyku, nudności, lekkie zaburzenia trawienne, a przy większej ilości bóle głowy, mdłości,
I między innymi paraliż mięśni oddechowych, gorączka, majaczenie i wiele innych takich dziwnych, aż do hemolizy krwi, czyli że krew się nam psuje w organizmie i koniec, umieramy. To słyszeli ludzie, którzy tam byli i oni poszli po tej przypowieści do domu i myśleli, jejku, jaka straszna historia, jak zły musiał być ten człowiek, który nasiał tego konkolu w dobre ziarno. 2-5 ziarenek na 1000 ziarenek pszenicy powoduje, że mąka staje się mąką trującą. A łąka z konkolem była fantastyczna, piękna. A teraz to takie drugie możliwe. Ta życica roczna, jeśli mogę prosić. Wydaje się początkowo, że jedno i drugie wygląda jak trawa, jak rośnie pszenica i jak rośnie życica. To jest kłos akurat. Naprawdę w tamtych czasach było bardzo ciężko rozdzielić ziarno w momencie, kiedy ono już było suche, ponieważ ziarno jest bardzo podobnej wielkości, ciężkości i tak dalej. Ale powiem szczerze, jak patrzę na ten kłos, nie wiem czy... O, fantastycznie. To nie jest kłos jednorodny. Czasami mam wrażenie, że tu jest pokazane coś takiego, że żyjesz sobie, myślisz, jestem tą pszenicą, rosnę sobie, ale ten twój kłos wcale tak nie wygląda jak kłos pszenicy, tylko wygląda jak kłos życicy. Może tam gdzieś ci coś wyrasta, nie taki owoc, jakby potrzeba było. Może wyrastają ci jakieś tam magiczne kryształy, jakieś święte obrazy, może cokolwiek innego, co potrzebujesz w życiu zmienić. Ja tak patrzę, że ta pszenica dla mnie, taka spokojna, rosnąca sobie, nie jest czymś atrakcyjnym. Ten konkol, ta łąka, piękna, niesamowita. I tak patrzymy na ten świat i my sobie myślimy, jak fantastycznie wygląda wszystko wkoło nas. A jacy my może nieciekawi jesteśmy, mało atrakcyjni, ale spójrzmy jeszcze, że zbierzcie najpierw konkol, powiążcie go w snopy i spalcie. Pszenicę natomiast przenieście do mego spichlerza. Czy to, co było kolorowe, radosne i wydawało się piękne, zostało zabrane przez Pana żniw? Nie, właśnie to życiodajne, spokojne ziarno pszenicy. Dla mnie to bardzo mocno przemawia, że nawet jeśli czujesz się, że to chrześcijaństwo jest takie nudne, niekolorowe, nie coś tam nieatrakcyjne, mówisz o tym ludziom i oni patrzą na ciebie jak na wariata, bo cały świat jest ciekawszy, to pomyśl o tym ostatnim wersecie. Niech to cię buduje, niech to cię zachęci. A jak będzie okazja, jak pastor pozwoli, kiedyś będą kolejne przypowieści, może będzie dalszy ciąg. Dziękuję. Bardzo fajnie, bardzo dziękujemy, Jarku. No ja chyba pierwszy raz w życiu tak sobie spojrzałem na te rośliny, tak? I do mnie to przemawia w tych obrazach, że no, konkol wygląda naprawdę pięknie, prawda? No coś niesamowitego. I to tak, proszę Jarku, jak chcesz coś dopowiedzieć jeszcze? Ja przepraszam, zapomniałem powiedzieć o życicy. Życica jest fantastyczną rośliną, bo to na pasze świetna trawa. Natomiast jej ziarno bardzo często jest zarażone grzybem, który jest trujący. I spożycie niestety tego zarażonego ziarna życicy zmieszanego z pszenicą również jest dla ludzi śmiertelne. No, bardzo głębokie i bardzo przemawiające, kochani. No, ta przypowieść, ona ma tak kluczowe znaczenie, dlatego że ona również pokazuje, jak wygląda sytuacja Kościoła w ogóle. Że pomimo wszystko Bóg przyzwala na fakt, który również zobrazował w innej przypowieści, o sieci, która jest rzucana, o tym nieraz sobie mówimy na środowym. Pewnie Jarek może kiedyś w trakcie swoich serii dojdzie do tej przypowieści, która pokazuje, że sieć została zarzucona i do tej sieci, w tą sieć łapią się różne ryby, zarówno dobre, jak i złe. Skąd o tym wiemy? Bo na końcu właśnie, w
tym wszystkim, kochani, o czym mówimy, najważniejszy jest koniec. Jaki jest efekt i koniec tego wszystkiego? Na końcu Pan mówi, że wyśle o to swoich aniołów, żeby zabrać tą sieć i spodziewamy się, że z tej sieci same dobre ryby będą wyskakiwać. A okazuje się, że aniołowie rozdzielają dobre od złych. Złe idą na zatracenie, dobre idą powiedzmy sobie obrazowo, do spichlerza, chociaż wiadomo, że chodzi o to, że te dobre mają tą wartość, te złe są nic nie warte. Pozostaje pytanie, jak to jest możliwe, że w tej sieci się znalazły te i te? Dlatego, że kochani, nie łudźmy się i musimy sobie o tym mówić wprost, chociaż ja nie wiem, który pastor o tym mówi. Pewnie są tacy, oczywiście, że są, ale w kościołach, w zborach mamy i dobre, i złe ryby. Tak jest, kochani. Nie wszyscy w zborach są nawróceni. Nie wszyscy. Chcemy, żeby byli, głosimy Ewangelię i będziemy to czynić, ale zawsze się znajdzie mimo wszystko ktoś, kto nawróci się nie do Chrystusa, ale do muzyki, do kazania, do ludzi, do uśmiechu, do przytulania, do wszystkiego innego oprócz Chrystusa. Będą tacy ludzie. Problem polega na tym, że trzeba powiedzieć, że ten XXI wiek pokazuje, że niektóre kościoły, zbory czy społeczności zamieniły się już tylko w takie, w których jest milusio, cieplusio i tak po prostu jest. I wygląda to pięknie. Być może wygląda lepiej niż w tych, w których jest prawda. Być może wygląda tak jak ten konkol piękny, pole, w które by się chciało wskoczyć i tylko pływać, kochani, żeby mnie tylko to otaczało. Ale to, co Jarek powiedział, na końcu się okaże. Na końcu się okaże. I to jest najistotniejsza puenta tego wszystkiego, żebyśmy o tym pamiętali. Bardzo dziękuję zarówno Irkowi i Jarkowi za tak wspaniałe wpisanie się w to, o czym dzisiaj również chcę mówić, podsumowując nasz post, który zakończyliśmy w tym tygodniu. Kochani, ja was więc chcę zaprosić do tekstu, który znajdziemy w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale 8-16, a później przeczytamy Łukasza 17-28-33. Przeczytajmy sobie te teksty. Najpierw przeczytamy sobie teksty, więc proszę o wyświetlenie w standardowy sposób tych tekstów i tak sobie przejdziemy przez te teksty, później poczynię pewien wstęp, a później już ten tekst nieco głębiej w niego wejrzymy. Dzięki wierze, to jest Hebrajczyków 11 rozdział, 8-16 wiersz, 8-16. Kochani, to jest ten rozdział, który mówi o bohaterach wiary, o skutkach wiary i jak wiara, o której też mówił Irek, jak ona się uzewnętrznia, jaki efekt przynosi w życiu i ten efekt jest bardzo różny od sytuacji, w której ktoś nie ma wątpliwości, że wyjdzie z więzienia, do sytuacji, w której ktoś nie ma wątpliwości, czy wyjdzie z więzienia. Tak nawiązując do historii, której mówił Irek. Ale to jest ciągle ta sama mocna i skuteczna wiara. W jednym przypadku to wiara, która jest pewna, że Bóg uratuje. W drugim przypadku to jest ta sama wiara pewna, że mogę spać spokojnie, bo jestem w Bożych rękach. Cokolwiek się wydarzy. Cokolwiek. Nawet jeśli dzisiaj mam umrzeć. Tak samo silna, skuteczna wiara. I o tym mówi 11 rozdział listu do Hebrajczyków, w którym zobaczymy ludzi, którzy zamykali paszczę lwom, którzy gasili ogień i tak dalej, ale także ludzi, którzy byli przeżynani piłą, którzy w owczych i kozich skórach się błąkali. I puenta tego rozdziału jest, to są bohaterowie wiary, wszyscy bez wyjątku. Zarówno ci, którzy zdobywali, jak i ci, których zdobyto. Przeczytajmy, kochani, 11 rozdział 8-16. Dzięki wierze Abraham usłuchał wezwania, by udać się do miejsca, które miał objąć w dziedzictwo i wyruszył, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze zamieszkał jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźnie żyjąc pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Czekał bowiem na miasto o stałych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest Bóg.
Dzięki wierze również sama Sara, niepłodna, otrzymała, i to pomimo podeszłego wieku, moc poczęcia, gdyż uznała tego, który złożył obietnicę, za godnego zaufania. Dlatego też od jednego człowieka, i to martwego, dla rodzicielstwa pochodzi potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim. Ci wszyscy poumierali we wierze, nie otrzymali tego, co głosiły obietnice. Poumierali w wierze, nie w niewierze, chociaż nie otrzymali tego, co głosiły obietnice. Ich spełnienie zobaczyli jednak jakby z daleka i przywitali je. Wyznali także, że są na ziemi gośćmi i przechodniami. Ci bowiem, którzy tak mówią, okazują tym samym, że szukają ojczyzny. Jeśli im chodziło o tę, z której wyszli, mieliby sposobność do niej powrócić. Tymczasem oni pragną lepszej, to jest niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się ich, ani tego, że nazywają Go Bogiem. Przygotował im nawet miasto. Więc zobaczcie, mamy pewien styl życia przedstawiony w tej historii, styl życia Abrahama, jego oczekiwania, pragnienia, jego myślenie, jak daleko ono wybiegało poza ten zwykły, doczesny świat. Ale teraz spójrzmy na drugi tekst, który chcę przywołać dla kontrastu. To jest Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 28-33. Podobnie było za dni Lota. Pamiętacie nasze środowe spotkanie? Mam nadzieję. Podobnie było za dni Lota. Ludzie jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, aż w dniu, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wszyscy zginęli. Jeśli wówczas ktoś będzie na dachu, już Pan Jezus mówi o tym momencie już, o momencie końca, kiedy sam przychodzi, kiedy dalsze teksty będą mówić o tym, że jedni zostaną, drudzy zostaną zabrani. Wczytajmy się, czy wsłuchajmy się w ten tekst, który poprzedza te dalsze myśli. Jeśli wówczas ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu, a jego rzeczy materialne, rzeczy w domu, niech nie schodzi na dół, aby je zabrać. Kto będzie na polu, podobnie niech nie wraca. Pamiętajcie, o co chodziło z polem. No bo tam też różne rzeczy, przyrządy, narzędzia, dobytek często stał. Kto będzie na polu, podobnie niech nie wraca. Pamiętajcie, co się stało z żoną Lota. To jest bardzo istotne i ważne. Co się stało z żoną Lota. Każdy, kto będzie próbował uchronić swoją duszę, straci ją, a kto ją straci, zachowa ją przy życiu. Drogi Boże, oto przed nami teksty, które są bardzo kontrastowe, inne, odmienne. Dwie różne postawy. Ja modlę się, abyś dzisiaj nas przeprowadził przez ten tekst. Dał do serc niezbędną pokorę i uniżenie, abyśmy prawdziwie się przed myślami płynącymi z tych tekstów, wnioskami i pewnym zastosowaniem dla naszego życia, abyśmy się przed nim uniżyli i chcieli to wdrożyć w życie, chcieli za tym pójść, chcieli to przyjąć, nie odwrócili się od tego, idąc w swoją stronę, ale naprawdę chcieli przyjąć to. Boże, pobłogosław nam to rozważanie, to wspólne służenie sobie teraz w imieniu Pana Jezusa. Ty bądź uwielbiony. Amen. Amen. Kochani, w ramach pewnego wstępu mamy oto przed sobą dwie postaci, które są bardzo odmienne. Mamy Abrahama, mamy też żonę Lota, ale to są osoby, które żyją w tym samym czasie. Skąd o tym wiemy? Bo kiedy na Sodomę, Gomorę i okoliczne miejscowości spadał słuszny sąd Boży, to obydwie te postaci spojrzały w stronę Sodomy. Z biblijnego przekazu jasno to wynika. Żona Lota, zmierzając w stronę, w którą mieli uciekać wspólnie z mężem i rodziną, spojrzała wstecz. Pamiętajmy o tym, o czym już słyszeliśmy dzisiaj podczas tego nabożeństwa, co Bóg nam kładzie na serce. Spojrzała wstecz i okazało się to, co Pan Jezus później powie. Kto patrzy wstecz, nie może, czy nie nadaje się do Królestwa Bożego.
A więc zobaczcie, nie nadała się do tego wyznaczonego miejsca swojego przeznaczenia, do którego miała dojść, a więc do tego Soaru. Nie nadała się jednak, bo spojrzała wstecz. Zamieniła się w słup soli. Ale pamiętacie, w tym samym momencie w Biblii czytamy, że również Abraham wyszedł ze swojego namiotu i spojrzał w stronę Sodomy i Gomory i widział, jak dym bucha z tego miejsca. Ale Abraham nie zamienił się w słup soli. Dlaczego? Dlatego, że nie o samo spojrzenie chodziło, kochani. Chodziło o to, jakim sercem ktoś spoglądał w tamto miejsce. Do tego będziemy, kochani, na pewno do tego będziemy zdążać wspólnie w tym rozważaniu. W ramach wstępu, kochani, wierzymy, kładziemy sobie to na serce i zachęcamy się, że Słowo Boże, które czytamy, jest prawdą. Wierzymy również, że na podstawie tego Słowa Bożego, które uważamy za prawdę, że już wkrótce nastąpi coś takiego jak powtórne przyjście Pana Jezusa. Pan Jezus przyjdzie znowu. Dlaczego? Bo powiedział, że przyjdzie. Pamiętacie, co powiedział do uczniów? Mówił, nie bójcie się, wierzcie we mnie, jak wierzycie w Boga, w domu mego Ojca jest wiele mieszkań, ja tam odchodzę przygotować wam te mieszkania, ale jak już to uczynię, przyjdę po was i was zabiorę, abyście byli tam, gdzie ja jestem. A więc Słowo Boże uczy nas, że będzie taki moment, w którym Chrystus znowu przyjdzie, ponownie przyjdzie. Nie w taki sam sposób jak wcześniej, a więc jako dziecię małe w szopce, czy w jakiejś stajence, czy w jakimś ubogim miejscu. Nie tym razem, aby ktoś rwał brodę włosy z jego brody, opluwał go, wyśmiewał i tak dalej. Tym razem nie. Tym razem przyjdzie jako Pan i Władca i Król. Już więcej nie przyjdzie jako sługa, który uniży się, ograbi się jakby sam, zrzuci tą boskość swoją. Nie, przyjdzie jako Pan i Władca i w to wierzymy. Wierzymy też, że Boże Słowo uczy nas, że to owo przyjście jest bliskie, że blisko jest. No chociażby z takiego względu to sobie kładziemy na serce również na naszych spotkaniach środowych, podczas których omawiamy wiele różnych aspektów, uczymy się tego i widzimy i dostrzegamy, że faktycznie blisko jest przyjście. Warto w tym miejscu również przywołać argument, który jeśli nie uczestniczymy w środowych, to przynajmniej ta jedna myśl zapadnie w naszych sercach, kochani. Pomyślcie o tym, jesteśmy pierwszym pokoleniem w historii, pierwszym, my, którzy żyjemy, podczas którego wszystkie, absolutnie wszystkie rzeczy, które są zapisane w Księdze Objawienia, Apokalipsy, technologicznie są możliwe do zrealizowania. Pierwszym pokoleniem. Wcześniej tak nie, to było niemożliwe. O wielu rzeczach można powiedzieć, wspomnę tylko o jednym. Kiedy czytaliśmy, zaczytywaliśmy się na przestrzeni pokoleń w tą historię znamienia bestii, ci, którzy uczestniczą w środowych, doskonale to wiedzą, więc dla nich to znowu będzie pewna powtórka, o której wspomnę. Zobaczcie, nasze pokolenia wstecz, odkąd istnieje Biblia spisana, odkąd chrześcijaństwo istnieje, wspominały, przekazywały sobie, czytały o znamieniu bestii, które pozwala albo zabrania na to, żeby dokonać transakcji, że można kupować lub sprzedawać. Dodatkowo jest napisane, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni i inni jeszcze na obliczu całej ziemi staną przed wyborem przyjęcia znamienia bestii lub nie. I wszyscy w tej samej księdze czytamy, wszyscy, jeśli mają to znamie bestii, mogą dokonać transakcji, a więc pójść kupić chleb lub mąkę lub coś innego, a ci, którzy nie będą mieli, nie będą mieć takiej możliwości. Jak myślicie, czy po prostu w każdym jednym kiosku, który już nie ma, czy w każdym jednym miejscu, czy w każdej jednej piekarni, w każdym, nie wiem, sklepiku będzie ktoś stał i będzie po prostu sprawdzał jakąś pieczątkę, czy jakiś tatuaż? Nie, kochani, bo to by był kompletnie niewydolny system w świecie, w którym jest 8 miliardów ludzi. To jest niemożliwe do zrealizowania, ale jeśli to znamie bestii byłoby w jakiś sposób powiązane z systemem płatności globalnym,
elektronicznym, mobilnym systemem płatności, to wtedy tak, tylko jest jeden szkopuł. Trzeba wszystkim ludziom umożliwić włączenie, podpięcie się do internetu. A na dzień dzisiejszy nie każde miejsce na ziemi ma taką możliwość. Jeszcze, ale ta możliwość staje się realna, dlatego że, znowu powiem, ci, którzy śledzą, uczestniczą w środowych spotkaniach, doskonale wiedzą, że tu wspominam w tym momencie chociażby jeden z projektów licznych pana Elona Muska, czyli też firmy SpaceX, a więc budowa konstelacji satelitów, które udostępniają globalny internet na obliczu całej Ziemi. Cały proces jest bardzo zaawansowany. W Polsce już można się podpiąć. Jak ktoś ma ochotę, to możecie skorzystać z tego internetu. Jakieś 400 zł miesięcznie kosztuje. Chyba teraz, dokładnie. Więc w Polsce jest dostępny, ale wiele krajów jeszcze nie ma tej możliwości. To nic, poczekajmy w przeciągu następnych miesięcy. Bardzo często startują rakiety, które wynoszą satelity i poszerzają możliwości globalnego internetu na kolejne kraje, na kolejne miejsca na Ziemi. Co to znaczy, kochani? To znaczy, że jesteśmy pierwszym pokoleniem w historii, w którym to znamie bestii, o którym czytamy, staje się technologicznie możliwe. Ktoś te zdobycze technologiczne, a więc konstelacje, internet, mobilne płatności, zegarkiem, obrączką, telefonem, jakkolwiek, odciskiem, twarzą, ktoś to kiedyś w pewnym momencie zbierze w jedną całość i wypuści to, o czym czytamy już w Księdze Objawienia. Więc to jest tylko kwestia jakiegoś reżimu, jakiegoś, wiecie, rządu, jakiejś zmiany w rządzie. Ale znowu powtórzę, technologicznie jest to już możliwe. To znaczy, kochani, że tuż jesteśmy, tuż, można by było powiedzieć, bardzo blisko. Więc, kochani, to sobie kładziemy na serce, więc jesteśmy o tym przekonani. Po drugie, chcę o tym również wspomnieć, że w tym tygodniu zakończyliśmy wspólnie 40-dniowy post zboru, w którym to pościliśmy, modliliśmy się, wołaliśmy do Pana, tak jak nas Boże Słowo uczyło i uczy: Panie Jezu, przyjdź, świadomi wszystkich wydarzeń, rzeczy, które się dzieją na obliczu całej ziemi, chcemy wołać, gorliwie czekać: Panie Jezu, przyjdź. To był nasz post. Wołaliśmy, modlimy się, przyjdź w tym roku, w 2023 roku. Przyjdź, chcielibyśmy, żeby przyszedł. To nie oznacza, że wyznaczamy jakąś datę, bo nie wiemy kiedy, ale chcielibyśmy, żeby przyszedł. A wolno nam chcieć i pragnąć? No jak, żeby powiedzieć tutaj, że nie? W końcu przecież objawienie uczy nas. Oblubienica wraz z duchem wołają: bracia i siostry, wołają: przyjdź! No to czemu mielibyśmy nie wołać, skoro uczy nas tego Boże Słowo? Po drugie, modliliśmy się, skoro wołamy: przyjdź, Panie, to też bądźmy świadomi tego, co mówił Jarek, co będzie na końcu, kiedy w końcu przyjdzie, prawda? Kiedy w końcu dojrzeje zboże, kiedy w końcu pola dojrzeją, kiedy w końcu sieci zostaną napełnione i jak wołamy: przyjdź, i w końcu przyjdzie, co będzie na końcu? Więc, kochani, dlatego drugim punktem naszego postu było: skoro wołamy przyjść, bądźmy też świadomi, że nasze życie musi się zmieniać, przemieniać. Musimy doznawać przemiany naszego życia, aby być gotowymi na ten dzień. Po trzecie, drodzy, kładliśmy sobie na serce, abyśmy w konsekwencji też w trakcie tych dni, które Pan Bóg nam daje, abyśmy byli mądrzy. Jest wiele decyzji do podjęcia życiowych teraz, również w kontekście tego, o czym mówimy, abyśmy mieli mądrość, spryt, umiejętność podejmowania właściwych decyzji w tym ostatnim naszym biegu, który nam został tutaj na ziemi. W konsekwencji również chcę przypomnieć o tym, że cały czas kładziemy sobie na serce na naszych środowych spotkaniach i przybliżamy sobie temat czasów ostatnich, przynajmniej w tym czasie teraz, w którym jesteśmy, abyśmy przez przypominanie zachęcali się do oczekiwania i gotowości na dzień, o którym mówimy. Drodzy, pomyślmy o pewnej prawidłowości, rozpoczynając, w zasadzie wchodząc w te teksty, które przeczytaliśmy sobie dzisiaj.
Ja doszukuję się przynajmniej trzech postaw ludzi, które można by było, w którym można by było się przysposobić w związku z tematem, który omawiamy. Po pierwsze, będą ludzie, którzy są świadomi przyjścia Pana i pod wpływem tej prawdy żyją tu na ziemi, ale jakby już żyli tam, o tak to nazwę. Czyli żyją ziemskim życiem, tak jak my teraz, ale ich serce, ich myśli, wyobraźnia, wszystko biegnie do tej górnej ojczyzny. To będzie pierwsza postawa ludzi. Żyję na ziemi, jestem obywatelem tego globu, mam swój ogródek, mam swój dom, mam swoją pracę, dzieci, rodzinę, wszystko, ale wiecie, jest we mnie czynnik, który przeważa ponad tym wszystkim, albo jakby rzuca cień na wszystko w moim życiu. To jest to, że wiem, że jak dokądś zmierzam, że jest coś dalej, jest górna ojczyzna. To będzie pierwsza postawa. Druga postawa wobec tematu, o którym mówimy, to taka, która wyraża się w ten sposób, że ludzie są świadomi, że coś takiego się wydarzy, ale są pełni szyderstwa wobec tego. Zawsze mają jakieś argumenty na to, że to nie teraz, że to nasi dziadowie, pradziadowie też tak mówili, że to będzie za tamtych czasów. A skąd, bracie, wiesz, że teraz? Będą to ludzie, którzy zawsze mają jakieś ale na wszystko i nie do końca wyrażają się tym, że wiecie, pragną i czekają, tylko raczej są pełni wątpliwości, a czasem nawet i szyderstwa wobec tematu. A tak jak Piotr mówił, prawda? Piotr to mówił, znajdą się tacy ludzie, którzy będą powątpiewać, będą szydzić nawet, odkąd przecież świat istnieje i tak dalej. Gdzieś jest to przyobiecane wasze przyjście, nie? Tak będą mówić. Natomiast to jest ta druga postawa, ale jest też i trzecia. Są ludzie, którzy są nieświadomi, żyjący przyziemnym życiem. To są tak zwani, chciałbym ich nazwać, hedoniści dzisiejsi, którzy swego szczęścia doszukują się we wszystkim, co jest na świecie. O, na świecie. Hedonizm, czyli cel mojego życia to sprawiać sobie jak najwięcej szczęścia. Poprzez materializm, poprzez zdobywanie, poprzez jeszcze wiele innych rzeczy. Biblia mówi bardzo wprost, czyli korzystanie w pełni z tego świata, poprzez pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, pychę życia, czerpanie jak najwięcej z tego świata, aby uszczęśliwiać samego siebie. A więc poprzez jedzenie, picie, dorobić się, to jest mój cel w życiu sam w sobie. A więc to jest ta trzecia postawa. Pewnie jeszcze byśmy jakieś tutaj połączenia, kombinacje mogli zastosować, żeby doszukać się jeszcze jakichś innych. Na przykład świadomy przyziemny. O, świadomy, że nadchodzi dzień, ale mimo wszystko zakotwiczony w tym świecie. Ale już może tak rozdrabniał się nie będę. Przed sobą mamy dzisiaj dwa teksty, które przeczytałem, kochani, które dwie z tych trzech postaw wyraźnie ukazują. Zauważyliście to? Bo wróćcie teraz pamięcią do tych dwóch tekstów, które przeczytaliśmy. Abraham i żona Lota. Widzicie tutaj? Dwie odrębne, dwie sprzeczne, kontrastowe ze sobą postawy. Jedna z nich żyła na tej ziemi, ale tak jakby żyła czymś innym. A druga żyła na tej ziemi i wszystko, co dotyczyło i co ją cieszyło, domyślamy się, prawdopodobnie o to chodziło. To było tu na ziemi i nikt nie miał prawa tego wyrywać z jej życia. No już teraz dokładnie wspomniałem. Kochani, parę dni temu wybrałem się na spacer, taki troszkę dłuższy. Był to chyba ostatni dzień mojego postu, w którym ja zamykałem cały ten 40-dniowy post i wybrałem się na spacer, żeby troszkę pochodzić. I tak sobie na tym spacerze zacząłem rozmyślać, jak to jest, pomyślałem sobie, że tak wielu ludzi, zacząłem przywoływać w moich myślach, wiecie, te wszystkie historie biblijne, jak to jest, że tak wielu ludzi wolało, tak sobie zadałem pytanie, nie zażywać rozkoszy ziemskich, ale bardziej wybrać cierpienia chrystusowe. Na przykład Mojżesz, o nim jest tak napisane. Wybrał raczej hańbę chrystusową zamiast rozkosze ziemi egipskiej. Wybrał raczej hańbę chrystusową. Dlaczego?
Albo drugi przykład. Wolał raczej odwrócić wzrok od doliny Sodomy, która była żyzna, piękna, zielona, bujna w tamtym czasie, aby obrać gorszą część. Pamiętacie Abraham i Lot? Abraham mówi, dobrze, Lot, ty wybierz sobie, który kawałek chcesz, ja pójdę w drugą stronę. Doskonale wiedział, jak to się zakończy. No, mógł się domyślić, że młody, rozochocony Lot, mający pastwiska i niedoświadczone, być może z domu rodzinnego, wiedział, jaka jest jakość jego, nie chrześcijaństwa, ale wiary, o, wiedział, na co stać tego młodego człowieka i prawdopodobnie powiedział to, bo wiedział, jak się to skończy. Lot wybrał piękne, zielone łany, wspaniałe Sodomy, wówczas tamtego miejsca, gdzie dzisiaj ten bezkres jałowej ziemi w dolinie Morza Martwego ma miejsce. Natomiast to wtedy było piękne, żyzne, pamiętacie z Ezechiela? Sodoma miała dostatek chleba, wielkie bogactwo, tam było zielono, tam się chciało paść trzody. No Lot wybrał tamto miejsce, aby w konsekwencji pogłębiać czy poszerzać swój biznes. I Abraham wiedział, jak to się skończy. Dlaczego wolał odwrócić wzrok i wybrać inny kierunek? Zadałem sobie to pytanie. Dlaczego wolał to, niż to, co miał przed oczyma? Dlaczego byli ludzie, którzy woleli przecierpieć do ostatniej chwili ból cięcia piłą na pół, niż wyrzec się wiary? Powiedzcie mi, dlaczego woleli to? Dlaczego byli ludzie, którzy woleli przyjąć grabież całego swojego mienia, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, i nie ubolewać nad tym wcale, niż jednym zdaniem wyrzec się wiary i powiedzieć, dobra, zachowuję wszystko, co mam. Dlaczego w Biblii znajdujemy ludzi, którzy woleli, zdecydowali włóczyć się gdzieś po pustyni w jakichś owczych, kozich skórach, zamiast zażywać, wiecie, dostatku życia i wygody? Co było tym czynnikiem? Co sprawiało, że oni woleli to? Nikt ich do tego nie zmuszał, kochani. Bądźmy szczerzy i powiedzmy sobie, oni nie byli do tego zmuszeni, oni zdecydowali. Każdy z nich stanął przed wyborem i zdecydował, że woli to. Nikt ich nie zmuszał. Nie musieli, lecz chcieli. Każdy mógł powiedzieć, nie, wyrzekam się, skłaniam swe kolana przed posągiem. Lecz tak nie zrobili. Dlaczego? Wydaje mi się, że uznali, że wszystko to, co mają, nie ma znaczenia wobec Boga i Jego miasta, do którego zmierzają. Tak jak Abraham. Że to wszystko nie ma tak wielkiego znaczenia, jak Bóg i miasto, do którego zmierzam. Ta górna ojczyzna. Pomyślałem sobie na tym spacerze, mam w Biblii wystarczające świadectwo. To była puenta mojego spaceru, kochani. Mam wystarczające świadectwo, które tak dobitnie krzyczy z Bożego Słowa do mnie, abym i ja żył tak, jakbym witał już moją górną ojczyznę, nie zważając tak bardzo mocno na to wszystko, co mam tu na ziemi. Spróbuję to wyjaśnić dogłębnie, abyśmy czasem w fanatyzm nie wpadli i jakichś komplikacji tutaj nie poczynili, ale nauczyli się tego, czego Bóg chce nas nauczyć poprzez to słowo. Kochani, chciałbym was zaprosić do Bożego, do tych fragmentów, więc jeśli macie te fragmenty, to proszę was bardzo, abyśmy je otworzyli. No dzisiaj taką nowość zastosujemy. Powinno się wyświetlić na ścianie za chwilkę to, co ja wyświetlam tutaj. I będę chciał z wami wspólnie razem zwrócić na szczegółowe rzeczy uwagę w tym tekście. Więc jak dzisiaj poczynimy sobie taką analizę. Zwróćmy jeszcze raz uwagę na nasz tekst. Dzięki wierze Abraham usłuchał wezwania, by udać się do miejsca, które miał objąć w dziedzictwo i wyruszył, nie wiedząc, dokąd idzie. Teraz uwaga, kochani. Dzięki wierze zamieszkał jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej. Zobaczcie, to była jego obietnica, która go dotyczyła, była idź, weźmiesz w posiadanie ziemię obiecaną, ale on zamieszkał tam jak cudzoziemiec. Nie przyszedł jak na swoje. Mamy, że zamieszkał na obczyźnie, żyjąc pod namiotami.
z Izaakiem i Jakubem. On nie wybudował tam domu. Mieszkał w namiocie. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że on czekał, zaznaczam to słowo, czekał bowiem na miasto o stałych fundamentach. Nie ma tutaj mowy o tym, że on czekał na jakieś miasto w Ziemi Świętej, które sobie wybuduje w końcu po tej całej swojej tułaczce, ale on czekał na miasto, którego architektem i budowniczym jest Bóg. Dzięki wierze również sama Sara, niepłodna, otrzymała, i to pomimo podeszłego wieku, moc poczęcia, gdyż uznała tego, który złożył obietnicę za godnego zaufania. To czytaliśmy. Dlatego też z jednego człowieka, i to martwego dla rodzicielstwa, pochodzi potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek nad brzegiem morskim. I teraz, kochani, uwaga, ci wszyscy poumierali w wierze. Nie otrzymali tego, co głosiły obietnice. Ale to mnie ujmuje najbardziej. Ich spełnienie zobaczyli jednak jakby z daleka. Przywitali je. Oni patrzyli na to z daleka, myśleli o tym, wspominali, żyli tą perspektywą i już ją jakby witali, żyjąc w namiotach. Tego, kochani, spodziewam się po tym tekście, że taki właśnie efekt, taki efekt, takiego efektu doświadczę i ja. Ja będę doświadczał w mojej codzienności. Że będę wyglądał już tej mojej górnej ojczyzny, tego mojego miasta, którego architektem jest mój Pan, tej mojej górnej ojczyzny. Żyjąc pomimo tutaj, pomimo wszystko żyjąc na ziemi, mając tę świadomość, że to życie na ziemi to jest jakby życie w namiocie, które trzeba będzie zwinąć kiedyś. Spójrzmy nieco dalej na tekst, który mieliśmy przecież przed sobą i czytaliśmy. Wyznali także, że są na ziemi gośćmi i przechodniami. Kochani, czy odpowiada wam taki status w tym naszym życiu, które tutaj prowadzimy? Gośćmi i przechodniami. Jestem gościem w tej ziemi. Czy mi to pasuje? Pielgrzymem. Tak powinno właściwie być. Ci bowiem, teraz uwaga, bo to jest bardzo istotne w tym tekście, ci bowiem, którzy tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. A więc zobaczcie, jest to pewne wyznanie. To jest moje wyznanie wiary. Nie tylko to, że ja wierzę w Jezusa Chrystusa, On zmył moje grzechy, zmył moją winę, jestem zaakceptowany, jestem dzieckiem Bożym, ale razem z tym moim wyznaniem wyznaję również, że jestem tu na ziemi, kochani, gościem. Że idę gdzieś indziej, że mam cel przed swoimi oczyma i ten cel nie jest związany z tym światem. Ja dokądś zmierzam, jest jakaś droga przede mną, patrzę w przód. To jest moje wyznanie. Czy jest to twoje wyznanie również? Bo ci bowiem, którzy tak mówią, czytamy, okazują tym samym, że szukają ojczyzny. Ja szukam ojczyzny. Szukasz ojczyzny swojej w górze? Zobaczcie, ile tu jest takich ciekawych czasowników. Szukam, zaraz zobaczymy, pragnie, wypatruję już. To znaczy, że jest to swego rodzaju jakieś nasze działanie, styl życia, nasze postępowanie. Jeśli by im chodziło o tę, z której wyszli, mieliby sposobność do niej powrócić, więc z pewnością nie chodzi o tę ziemską. Tymczasem oni pragną lepszej, to jest niebieskiej ojczyzny. I teraz, kochani, taka postawa moja, bycia tu na ziemi, a jednocześnie spoglądania w górę i czekania, oczekiwania, pragnienia, powoduje, że Bóg w jakiś sposób reaguje na to. W jakiś sposób. To jest bardzo ciekawe, 16 werset. Dlatego Bóg, uwaga, nie wstydzi się ich, ani tego, że nazywają Go Bogiem. Przygotował im nawet miasto. To znaczy, że dla Boga jest to bardzo istotne, abyś właśnie tak żył. Że to zachwyca Go, że to Go raduje, cieszy, że ludzie uznają się za gości na tej ziemi. W ogóle jest taki tekst w Starym Testamencie, już teraz nie pamiętam, w którym miejscu, ale mogłem go tutaj przywołać. Wyraźnie Bóg mówi, że jesteście gośćmi w tej ziemi, a ta ziemia należy do mnie. To w którymś momencie mojej regularnej lektury Bożego Słowa natrafiłem na ten tekst, który również się pięknie w tym
w tym temacie wpisuje. Dzięki wierze Abraham poddany próbie przyniósł na ofiarę Izaka, ofiarował jedynego on, który otrzymał obietnicę i do którego powiedziano, twoim potomstwem będzie nazywane potomstwo Izaka. I tu dalej jest napisane o dalszych wydarzeniach związanych z życiem Abrahama. A więc kochani, mamy tutaj piękny tekst, który trzyma za serce, dotyka mnie, dotyka nas, głęboko porusza mnie przynajmniej i na nowo mnie nastraja i sprawia, że wiem, jak żyć na tej ziemi. Albo przynajmniej wiem, jak powinienem żyć na tej ziemi. Zatrzymaj się więc w swoim pędzie, drogi bracie, siostro, przyjacielu, i zastanów się, dokąd zmierzasz. Dokąd zmierzasz? Czy jest to twoja górna ojczyzna, do której zmierzasz? I znowu nie chodzi mi o jakieś, wiecie, slogany chrześcijańskie, ale czy naprawdę to jest twój styl życia? Czy naprawdę do niej zmierzasz? Czy oczekiwanie, szukanie, pragnienie, witanie z daleka jest wpisane w twoje wyznanie wiary? Nie wiąż się zatem z tymi wszystkimi ważnymi rzeczami ziemskimi, które tutaj są na ziemi, którymi się otaczasz. Miej do nich zdrowe podejście, zdrowy dystans. Zdrowy dystans. Nie chodzi o to, żeby wszystkiego się pozbyć, zamieszkać w jakiejś lepiance na pustkowiu i czekać na przyjście Pana, bo ten tekst tego nie uczy. Ale aby zyskać taki zdrowy dystans i podejście do tych wszystkich rzeczy, którymi się otaczamy. Traktuj je jako rzeczy tymczasowe. Twoje auto, dom, mieszkanie, miejsce, wszystko to, co i tak Pan Jezus powiedział, jeśli dzień ten nastąpi, kiedy przyjdę, to jedyną twoją reakcją, jaką powinieneś się odznaczyć w tym momencie, to po prostu zostawić to wszystko. Zostawić. To znaczy, że traktuj je jako rzeczy tymczasowe, na ten czas, mające swoją wartość, znaczenie jedynie tutaj, jedynie na ten moment. Bo trzeba powiedzieć, kochani, że ludzie żyją dla pieniędzy wielokrotnie żyją dla kariery, aby osiągnąć status VIP jakiś. Tak, ludzie tym żyją. Żyją dla publiki, żyją niejednokrotnie dla subskrypcji, żyją dla samochodów, domów, gadżetów, dla innych ludzi. Żyją dla tych wszystkich rzeczy, których Pan Bóg nie chce, abyśmy żyli dla nich. Dzisiaj nagminne to jest, kochani, ja to też wspominałem. Zobaczcie, jak zmienia się mentalność naszej młodzieży i dzieci. W naszej zachodniej cywilizacji, co jest dla dzieci istotne? Jak widzą swoją przyszłość w tym świecie? Pamiętacie? To z jednej książki również wyczytałem. Książka, tak nawiasem mówiąc, bardzo ciekawy tytuł. Tytuł Nadchodzi trzecia wojna światowa. Kto ma chęć, mogę podać autora. Bardzo ciekawa geopolityczna książka. Bardzo proste pytanie tam padło w cywilizowanym zachodnim świecie. Jak młodzi ludzie, co chcą w życiu robić? Kim chcą być w życiu? I odpowiedzi w zachodniej kulturze i naszej były bardzo, bardzo czytelne, jasne dla nas. Jedni mówili, chłopcy mówili, chcę być youtuberem, dziewczyny mówiły, że chcą być szafiarką i jeszcze influencerką i tak dalej. Tym chcą być, albo takimi ludźmi chcą być dzisiaj młodzi ludzie. Ja już o tym wcześniej słyszałem, że nasi młodzi chłopcy gdzieś tam w naszej cywilizacji zachodniej, jeśli to tak można nazwać, to w wielkiej części mówią, że chcą być youtuberami. Jak myślicie, dlaczego? No bo mogą sobie grać, tak? Nagrywać to, ktoś to będzie oglądał i jeszcze za to dostaną pieniądze. No czysty hedonizm, pełnia szczęścia po prostu. Mogę robić to, co chcę, za to mi jeszcze płacą i nikt mnie musi się wtrącać, nie mam szefa nad sobą, po prostu pieniądze spływają jak z nieba, tak? To są po prostu wartości dzisiaj ludzi. Tacy ludzie chcą być dzisiaj. Tak żyją. No dla kogo? Chcą żyć dla publiki, dla subskrypcji, dla pieniędzy, dla ustawienia się. Ale my tak nie będziemy żyć. Nie żyj dla nich, dla tych wszystkich rzeczy. Niech te rzeczy żyją dla ciebie. O, tak by można było postawić sprawę. Niech one żyją dla ciebie. Niech one ci służą tylko. Ale nie ty służ im. Ktoś dobrze powiedział, nie żyjesz po to, by pracować, lecz pracujesz po to, by żyć. Jak już ktoś ma z pracoholizmem problem, jest pracoholikiem, o.
I pracuje, i pracuje, i to jest jego życie, kariera, szuka awansów i ciągle i bez przerwy. Nie możesz żyć dla pracy. Niech praca żyje dla ciebie. Albo po prostu pracujesz po to, aby żyć. Uznaj wszystko, co masz na tej ziemi, jako twoją pielgrzymkę, mieszkanie w namiocie, tak jakbyś był cudzoziemcą. Cudzoziemcą. Już niedługo ten namiot trzeba będzie przecież zwinąć, kochani. Gdyby, czytamy w Bożym Słowie, gdyby moja nadzieja Chrystusa wiązana była jedynie z tym światem, byłbym najbardziej pożałowania godnym człowiekiem. Kochani, wykonajmy sobie dzisiaj taki sprawdzian swojego serca. Czy mamy właściwy stosunek do wszystkiego, co nas otacza? Czy żyjemy jak Abraham, nasz ojciec wiary, Abraham? Żyjemy jakby w namiocie, jakbyśmy byli w pielgrzymce. Ale z drugiej strony, dlaczego? Dlatego, że witamy z daleka coś daleko lepszego. Już jakby machamy do tej naszej górnej ojczyzny, która jest przed nami. Wydaje mi się, że Boże Słowo nas uczy, abyśmy tak właśnie wyglądali tego, co ma nastać. Kochani, teraz wróćmy do tekstu, który wcześniej z kolei omówiliśmy, kiedy wspominaliśmy sobie żonę Lota. Więc wspomnijmy sobie ten tekst, który postawimy sobie teraz przed sobą. Już to wyświetlam, kochani, żebyśmy mieli znowu przed sobą ten tekst. Za chwilkę się to pojawi. Czytamy, podobnie było za dni Lota. Ludzie jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, aż w dniu, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wszyscy zginęli. I znowu zwracam naszą uwagę na to, że tam za czasów Lota ludzie niczym innym się nie zajmowali, jak tylko tym, aby po prostu dorobić się w tym świecie, dobrze się najeść, dobrze się napić, dobrze kupić, a jak tutaj dalej czytamy, również sprzedać, więc pewnie z zyskiem, sadzili, budowali, więc otaczali się wszystkim tymi światowymi rzeczami. I znowu powiem, nic w tym złego, dopóki nie jest to życie i sedno samo w sobie. Aż w dniu, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wszyscy zginęli. Tak właśnie będzie w dniu, gdy zjawi się Syn Człowieczy. I czego Pan Jezus chce nas uczyć od 31 wiersza, jest to, że nadejdzie dzień, który nas zweryfikuje i nas sprawdzi. Bo nadchodzi dzień, w którym staniesz przed wyborem, albo inaczej, to będzie dzień efektu twojego życia całego. To jest jakby efekt tego, jak żyłeś na tej ziemi. Czy będziesz zdolny zostawić wszystko i pójść za Panem, czy raczej jesteś tak bardzo zakotwiczony we wszystko, co masz, że kiedy przyjdzie Pan Jezus, to będzie cię musiał szarpać za koszulę. No pójdźże wreszcie te rzeczy, bo chce cię wziąć do siebie. Czy tak będzie? Jak myślicie? No tego nas uczy ten tekst, prawda? Czytamy, jeśli ktoś będzie na dachu, a więc będzie z dala od tych wszystkich rzeczy, żeby na moment, kiedy przyjdzie ten dylemat, zostawić, nie zostawić, żeby nie biegł po rzeczy materialne, których się dorobił. A wiecie, ludzie, no żyjemy w tym świecie, zbieramy pieniążki, czasem no naprawdę długo, kupujemy coś, wydajemy, przywiązujemy się do spraw i to te teksty naprawdę są sprawdzianem dla nas, takim, wiecie, weryfikacją naszego życia. Czy mamy zdrowy dystans do tego? Zdrowy dystans. Czy patrzymy, o to jest dobre, w biznesie się mówi, czy mamy tak zwany helikopter view, patrzymy na to z góry jakby. Z innej perspektywy, z góry. Dlaczego? Dlaczego z góry? Dlatego, że ja jestem, mój dom jest w górze, prawda? Patrzę na to z tej perspektywy. To wszystko zostawimy, kochani. No krew i ciało nie odziedziczy Królestwa Bożego. Młodzi ludzie, którzy nas słuchają, nie myślmy sobie, że ze smartfonem wejdziemy do Królestwa Bożego. I dalej będziemy kontynuować nasze, nie wiem, podboje albo jeszcze z czymś innym. Nie myślmy sobie w ten sposób. To wszystko trzeba będzie zwinąć. A więc, kiedy będziesz na dachu, a twoje rzeczy, smartfon, tablet, nie wiem, telewizor i auto, na które zbierałeś tyle czasu, nie wracaj po nie.
nie wracaj po nie, nie schodź w dół, aby je zabrać. Kto będzie na polu, podobnie niech nie wraca, aby zabrać te wszystkie rzeczy, które zostały. Pamiętajcie, i znowu dlaczego? Pamiętajcie, co stało się z żoną Lota. To powinien być bardzo istotny i ważny sygnał dla nas. Pamiętajcie, co stało się z żoną Lota. A co się z nią stało? Ona chciała wrócić po swoje rzeczy. No z tego tekstu wynika wyraźnie, że ten zwrot był jakby odwrotem. Odwrotem. Chciała zawrócić. Wspomniała sobie, znowu powiem to wyraźnie, tak? Miała przecież tego dnia, miał kurier przyjechać z meblami z Ikei, no. Prawda? I tam stały, czekały, miała koleżanki sprosić. Wszystkie koleżanki z okolicy miały przyjść. A tu ktoś ją wyrywa z tego domu, na które całe życie z mężem zbierała, budowała, nie wiem, pracowali. Tutaj ktoś takie coś czyni. Trochę to tak przypomina, znowu, to jest bardzo, wiecie, taki kolokwializm, porównanie, ale znowu, nic do Ikei nie mam, nic do mebli nie mam, nic do ogródków nie mam, absolutnie, ale chodzi o serce. Czy to jest moje całe życie, to jest to, tu na ziemi. Każdy, kto będzie próbował uchronić swoją duszę, będzie zabiegał o ten tutaj byt, straci ją. Jest bardzo, bardzo istotne. Straci ją. A kto ją straci, zachowa ją przy życiu. Mówię wam, tej nocy będą dwaj i tak dalej. Te teksty wyraźnie wybrzmiewają. Kochani, wydaje mi się, że żona Lota w obecnym czasie jest jednym z najpotężniejszych ostrzeżeń dla nas, ludzi XXI wieku, ludzi, dla których materializm ma ogromne znaczenie. To nie jest jakaś negatywna postać literacka, żona Lota, po prostu ktoś ją wymyślił tak, żeby przekazać jakąś myśl głęboką, nie. Była człowiekiem, miała uczucia, cechy charakteru. Skąd o tym wiemy? Pan Jezus powiedział, że była taka osoba jak żona Lota. Nie wiemy, jak miała na imię. Biblia ją nazywa żoną Lota po prostu. Pamiętacie historię Sodomy? O niej troszkę wspomnieliśmy sobie na spotkaniu środowym. To było miejsce, w którym naprawdę wiele złych rzeczy się działo. Pycha zgubiła Sodomę, nie troszczyła się o biednych, nie zabiegała o tych, którzy byli w potrzebie, ale przede wszystkim czyniła również obrzydliwość, która wyraźnie jest ukazana w tej historii, kiedy aniołowie przyszli w postaci męskiej, mężczyźni z całego miasta, niezależnie od wieku, zebrali się, zaczęli tłuc do drzwi, wyprowadźcie tych mężczyzn, chcemy z nimi się pobawić. Już to tak, wiecie, parafrazuję, chodziło o akt seksualny, więc swego rodzaju homoseksualizm miał tam miejsce. Bóg wyraźnie się wypowiedział na ten temat. Jest to obrzydliwość. W księdze Ezechiela mówi o tym, że Sodoma czyniła obrzydliwość przed Bogiem. W trzeciej Mojżeszowej Bóg wyraźnie mówi, że akt seksualny czy homoseksualizm jest obrzydliwością w oczach Bożych. Nie ma wątpliwości żadnych. Biblia stawia sprawę jasno. Więc Bóg w konsekwencji ukarał te miasta, zesłał sąd na te miasta z powodu obrzydliwości, która tam panowała. Czytamy dalej, że pomimo wyjścia z Sodomy, żona Lota była nierozerwalnie związana z tym miejscem. Jej serce tam ciągle było. Zbyt mocno kochała to życie tam. Zbyt mocno. Związała się z tym miejscem na dobre. Nigdy nie myślała o przeprowadzce. A Bóg jednak oczekuje, abyśmy zawsze byli gotowi do drogi, aby się w końcu któregoś dnia wyprowadzić z tego miejsca, które tutaj mamy. Zwłaszcza gdy mówimy o Jego przyjściu. Tak jak wspomniałem, Pan Jezus nie będzie na siłę targał kogoś, jeśli ten człowiek nie chce. Bóg oczekuje, że my będziemy chcieli, wypatrywali już ojczyzny w górze. Czytamy, ten, kto zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. Pamiętajmy o tym, że żyjemy w czasie, w okresie szczególnie, że słowo mieć, posiadać pisze się dużymi, pogrubionymi literami. Czy tak nie jest? Musisz to mieć, wybrzmiewają reklamy. W radiu, w telewizji. Kto ogląda, ten wie, że, czy w internecie, w mediach społecznościowych. Musisz to mieć. No po prostu musisz to mieć. Nie możesz bez tego żyć.
Mamy nowe rzeczy, one ciągle powstają jako nowe. Po chwili okazuje się, że bez tego już nie można funkcjonować normalnie. Zresztą, nie wiem, jeśli ktoś studiował, to pewnie miał jakieś zajęcia z marketingu. Doskonale wiemy, że marketing tworzy potrzeby. To znaczy, że okazuje się, że nagle ktoś wymyślił selfie stick, prawda, na telefon, i każdy musi to mieć, jeśli chcesz funkcjonować. No taki przykład, ale wiele innych przykładów, tak? Wymyślono smartfony i nagle później wymyślono jakieś wiecie, no takie case'y, okładki, szkła hartowane i okazuje się, że wszystko to musimy mieć. Dlaczego? Dlatego, że marketing zajmuje się tym, żeby badać rynek, sprawdzać, co by chcieli ludzie kupić, a później tworzy produkt i później wmawia ludziom, że naprawdę to jest twoja potrzeba. I tak się ludzie otaczają wielkimi, wielkimi rzeczami w taki sposób, że mamy później pełno rzeczy. Ile takich rzeczy, zadam pytanie, które wydawało się, że naprawdę musimy mieć, stoją zakurzone teraz. Jak myślicie? Uśmiechacie się, więc pewnie gdzieś tam są takie różne rzeczy. W konsekwencji wspominałem to, że tak świat wygląda. W konsekwencji kupujemy to, czego tak naprawdę nie potrzebujemy, w ilości, która jest dla nas za duża, za pieniądze, których nie mamy. Tak to dzisiaj niestety wygląda. Trzeba o tym powiedzieć. Tak wygląda dzisiejszy materializm. Tak wygląda dzisiejszy świat, w którym otaczamy się wieloma, wieloma rzeczami. I znowu, jak to sprowadzić do zastosowania? Czego uczy nas przykład żony Lota i co Pan Jezus chce położyć na nasze serce? Bądź świadomy, i znowu nawiążę do tego, co Jarek mówił dzisiaj, bądź świadomy poważnych konsekwencji. Poważnych konsekwencji, jeśli twoją nadzieją będzie to życie tu na ziemi. Bądź poważny i bądź świadomy konsekwencji poważnych. Jeśli chwycisz się tego świata jak tonącego statku, który tonie, to nie łudź się, że jeśli statek utonie, to ty przetrwasz. Ten świat, czytamy w Bożym Słowie, w Nowym Testamencie, to pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia. I czytamy dalej, świat ginie wraz ze swoją pożądliwością, ze swoimi pożądliwościami. Nie chciej więc razem z nim zginąć ty. Zawróć z tej drogi, jeśli idziesz tą drogą. Odrzuć zachłanność pieniędzy, nieposkromioną chęć zaspokajania swoich oczu przez próżne obrazy i nie myśl o sobie w sposób świadczący o pysze. Unisz się, przybliż do Jezusa, w skrusze wyznaj, że pragniesz Jego dróg i Jego prawd, i Jego miasta, a Bóg przyjmie ciebie bez wstydu, bo obiecał, że wtedy Bóg nie wstydzi się nazywać ich Bogiem. Przygotował im nawet miasto. Utrać to życie na ziemi, bądź odważny i strać to życie na ziemi. Chciej je stracić. Mówię wielkim w cudzysłowie, dlatego że to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli. Nie chodzi o to, żeby pozbawić się życia, po prostu targnąć się na swoje życie. Nie, 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 absolutnie nie o to chodzi. Zechciej je stracić, w sensie nie panować nad nim ty. Ty oddaj to panowanie Panu Bogu. Utrać to życie na ziemi, a zyskasz życie wieczne. Niech nie steruje tobą ciało, ale duch. Kochani, czekamy na powrót Pana. I kiedy przyjdzie, wszystko będzie inne, już inne. Gdzie będziesz ty? Zadaję to pytanie, kończąc to zwiastowanie, kochani. Gdzie będziesz ty? Dam ci odpowiedź. Będziesz dokładnie tam, gdzie pragniesz być. Będziesz tam, gdzie pragniesz być. Albo będziesz żyć w swojej upragnionej ojczyźnie, górnej ojczyźnie, z tym, który oddał swoje życie za ciebie, dlatego że również ty oddałeś swoje życie, aby żyć. Albo będziesz w śmierci z upadłym światem, który umiłowałeś tak samo, jak żona Lota umiłowała swój świat, który zginął. Stań więc przed Bogiem, zadaj sobie to pytanie. Zadaj sobie dzisiaj, zadajmy sobie to pytanie. Jest taka piękna pieśń, w zasadzie dwie piękne pieśni. Nie wiem, czy zwykliście śpiewać ją. Jednak wiem, komu miał uwierzył. Znacie, czy nie?
i nic z Chrystusem mnie nie rozłączy. Jam swe życie Mu powierzył i wiem, dokąd zajdę z Nim. Ja wiem, dokąd zajdę z Nim. Mam nadzieję, że my wszyscy, jak tu jesteśmy. Powstańmy, kochani, zaśpiewamy razem a cappella jeszcze jedną pieśń i poproszę zespół, aby zaśpiewali tą pieśń, którą ćwiczyli dzisiaj rano również, która wam została. Wiem, że wam została jedna pieśń, ona się pięknie wpisze. Postanowiłem iść za Jezusem. Postanowiłem iść za Jezusem. Postanowiłem iść za Jezusem. Nie wrócę już, nie wrócę już. Chociaż samotnym tą drogą idę. Chociaż samotny tą drogą idę. Chociaż samotny tą drogą idę. Nie wrócę już, nie wrócę już. Ten świat jest za mną, amen. A świat przede mną, ten świat jest za mną. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. A krzyż przede mną. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Nie wrócę już, nie wrócę już. Ach, zabierz świat ten, a daj mi zbawcę. Ach, zabierz świat ten, a daj mi zbawcę. Ach, zabierz świat ten, a daj mi zbawcę. Nie wrócę już, nie wrócę już. I kiedy nadejdzie ten dzień, i dzisiaj, i w każdym kolejnym dniu, niechaj ta pieśń i te słowa, niechaj ta pieśń i te słowa, niech one wyciskają na nas piętno swoje do takiego stopnia, że będziemy odważnie zawsze gotowi byli powiedzieć: nie wrócę już. Ani po rzeczy, ani do starego świata, ani do starych rzeczy. Nie odwrócę się wstecz. Wszystko, co za mną zostawiam, idę dalej naprzód. Myślę, że całe nabożeństwo w tym duchu dzisiaj wybrzmiewało do nas. W tym kontekście niebiańskiej ojczyzny, do której zmierzamy. Mam nadzieję, że zaśpiewamy pieśń. No jak to będzie, kiedy staniemy przed Nim? Co nas czeka tak naprawdę? Nie wiemy, ale zechciejmy się tym zachwycić. Abyśmy nigdy, przenigdy nie myśleli i nawet nie myśleli i dodatkowo nie uczynili żadnego kroku wstecz, kochani, na tej naszej drodze. Zaśpiewajmy, kochani, podczas tej ostatniej pieśni również zbierzemy dobrowolne ofiary i w ten sposób sobie nawzajem jeszcze usłużymy. Tylko próbować wyobrazić sobie Ciebie, Panie, w chwale nieba i mogę tylko próbować pomarzyć, jak to będzie, gdy ujrzę Twoją twarz. Mogę tylko pomarzyć. Mogę tylko pomarzyć, mogę tylko próbować. Mogę tylko próbować wyobrazić sobie Ciebie, Panie, w chwale nieba i mogę tylko próbować pomarzyć,
jak to będzie, gdy ujrzę Twoją twarz, mogę tylko pomarzyć. Mogę tylko pomarzyć. Gdy otoczysz mnie swą chwałą, co poczuje serce me? Czy podskoczę do góry, czy zamyślę mocno się? Zdołam ustać na mych nogach, czy kolana zegnę wnet? Może krzyknę alleluja, albo usta zamknę swe. Mogę tylko pomarzyć. Mogę tylko pomarzyć. Mogę tylko próbować pomarzyć, jak to będzie, kiedy przyjdzie czas. Mogę tylko pomarzyć, jak to będzie, gdy w świetle Twojej chwały stanę, Jezu, i mogę tylko pomarzyć. Mogę tylko pomarzyć. Gdy otoczysz mnie swą chwałą, co poczuje serce me? Czy podskoczę do góry, czy zamyślę mocno się? Zdołam ustać na mych nogach, czy kolana zegnę wnet? Może krzyknę alleluja, albo usta zamknę swe. Mogę tylko pomarzyć. O, mogę tylko pomarzyć. Gdy otoczysz mnie swą chwałą, co poczuje serce me? Czy podskoczę do góry, czy zamyślę mocno się? Zdołam ustać na mych nogach, czy kolana zegnę wnet? Może krzyknę alleluja, albo usta zamknę swe. Mogę tylko pomarzyć. Mogę tylko pomarzyć. Gdy otoczysz mnie swą chwałą, tak Jezus, chwała Tobie, co poczuję serce me? Czy podskoczę do góry? Chcemy marzyć prawdziwie, chcemy czekać, się, Panie. Zdołam ustać na mych nogach, tak, czy kolana zegnę wnet? Może krzyknę alleluja, albo usta zamknę swe. Mogę tylko pomarzyć. Tak, Panie. Mogę tylko pomarzyć. Panie, wywyższamy Cię za to, że zgotowałeś taką piękną przyszłość nam, Panie. Że to jest cudowna, piękna, wspaniała rzeczywistość, do której zmierzamy, w której otrzesz wszelką łzę, w której nie będzie już cierpienia ani bólu. Ale wymagasz od nas wiary w Twoje imię, w imię Jezusa Chrystusa, pokuty, opamiętania, zawrócenia ze swojej ścieżki złej, światowej, związanej z tym światem. Ponieważ do nieba wchodzi się przez Chrystusa Jezusa, przez tą bramę i po tej drodze. Panie, dziękuję Ci, że dzisiaj możemy marzyć, tęsknić, pragnąć. Niech tak jest właśnie. Abraham marzył, Abraham tęsknił. Abraham był gotów być pielgrzymem po to, żeby stać się obywatelem tam w niebie, u Ciebie. Chcemy wziąć przykład z tego, Panie. I Ty sam nas ucz na naszej ścieżce życia, w naszych domach. Ty sam, Panie, poprzez Ducha Świętego kładź nam przed nasze oczy rzeczy, które nas trzymają, które sprawiają w nas to, że to, o czym mówimy dzisiaj, nie jest takie żarliwe, gorące, być może dla kogoś z nas. Czekamy na Ciebie, Panie, tęsknimy. Twoje słowa są prawdą i okażą się prawdą na oczach wszystkich na tym globie. Że przyjdziesz wkrótce, zabierzesz swój Kościół do siebie. Niech tak się stanie w tym roku. Życzymy sobie nawzajem w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Kochani, ktokolwiek podczas tego nabożeństwa odnosi wrażenie, że chciałby się modlić, ma pragnienie, coś się dzieje w Twoim życiu, ja tutaj jestem, zostaję. Jeszcze po
po tej części naszej nabożeństwa możemy się modlić wspólnie razem. Dotykało Cię słowo? Przyjdź. Jesteś zachęcony, zbudowany? Chcesz to wyrazić? Proszę przyjdź, porozmawiajmy. Słuchajmy sobie nawzajem również w ten sposób. A jeśli ktoś gdzieś zostaje w tyle, ma dzisiaj poważne wątpliwości odnośnie swojego życia, proszę przyjść również, pomodlimy się, porozmawiamy, będziemy wołać do Pana. A tak serdecznie dziękuję wszystkim za uczestnictwo, pozdrawiam raz jeszcze wszystkich gości, zabierzcie pozdrowienia do swoich społeczności, dziękuję grupie uwielbienia, która prowadziła to nabożeństwo, nauczycielom szkółek niedzielnych, wszystkich tym, którzy służyli w każdoraki sposób tutaj podczas tego nabożeństwa. Chwała niech będzie Jezusowi, niech On jest uwielbiony na tym miejscu.